Ja z córką cały czas robię zwierzątka z origami. Co w tym złego? Nie wydaje mi się, żeby to było to samo. Tak, hejka, witajcie w kolejnym odcinku z Let's Play to the Moon na ślepo. Z tej strony emiplayer.pl. Całymi dniami nie robi niczego innego. Nasz dom tymi królikami jest dosłownie zasypany. Czy Izabel nie wspominała, że to jest normalne zachowanie w przypadku choroby River? Wspominała, ale coś tym razem jest nie tak. Gdy ją o to pytam, nigdy nie odpowiada. Zamiast tego widzę w jej oczach dystans. Sprawia wrażenie, jakby czegoś ode mnie oczekiwało.
A najdziwniejszą rzeczą jest uczucie, że jestem jej coś winny. Pytałeś o to i Sabel. Tak, powiedziała, że z nią o tym rozmawiała, ale nie dostała satysfakcjonującej. Nującej odpowiedzi. Jezu, jakie słowo. Zaraz wrócę, czy jeszcze długo będę na tym. A, powietrzu się jeszcze. Jest, z pewnością nie jest jedyną osobą, która ci to powie, ale posłuchaj mnie. Tak, słucham. Znamy się od szkoły średniej i wiem, że notorycznie wszystko analizujesz. No, wiedziałam, to co będzie. Prawdopodobnie coś sobie ubzdurałeś, więc lepiej tyle nie myśl. Długa ta rozmowa. O, i znowu na trzy kropki.